no to, to już na dzień dobry jest super toksyczne, kiedy twój partner czy twoja partnerka komentuje twoje zachowanie. Oho, coś taki dzisiaj miły, czego chcesz? Co się tak przymilasz? Czego chcesz? Coś taki interesowny. Jeśli taka sytuacja w ogóle zachodzi w twojej relacji, w twoim związku, no to to postępowanie, które już na dzień dobry prezentujesz niesie za sobą bardzo negatywny sygnał. To znaczy, że jesteś miły tylko wtedy, kiedy czegoś potrzebujesz. Czy w ogóle taka pierwsza rzecz świadcząca o twojej toksyczności i toksyczności też innych ludzi, ale w szczególności twojej, jest to, że odzywasz się tylko wtedy, kiedy czegoś potrzebujesz. To jest super smutne. I i tak niestety bywa z wieloma osobami. I oczywiście to nie jest esencja toksyczności, bo no, jak się nie odzywasz, no to nie zatruwasz innym życia, ale właśnie ta Twoja interesowność, to, że ty przedmiotowo traktujesz relacje do rozwiązywania swoich tylko i wyłącznie problemów, potrzeb, do tych realizacji, sprawia, że no, te relacje są płytkie. Powierzchowne. Ktoś, kto się zaangażuje z Tobą w relacje, będzie przez ciebie wykorzystywany. Będzie się mógł spodziewać tego, że będzie wykorzystywany, ale może też tego nie wiedzieć, bo może być na tyle naiwny, że posądzi, że po prostu no, potrzebujesz jakiejś tam pomocy, wsparcia. Pierwszy, drugi, dziesiąty, setny raz i ta osoba czasem da się przez ciebie wykorzystać. Bo są takie osoby, które łatwo wpadają w taki kołowrotek bycia wykorzystywanym przez osoby wplątujące je w Toksyczną relację, takich dziwnych zależności. Jest to pewna taka zawstydzająca bezradność życiowa. No. no bo dzwonisz i nie pytasz, co słychać. Tylko od razu przechodzisz do tego, co ty potrzebujesz. A nawet jeśli pytasz, co słychać, to jest to tylko kurtuazyjne pytanie, tylko po to, żeby za sekundę przejść do tego, co masz do powiedzenia. I to jest taki pierwszy sygnał tego, że jesteś toksyczny, że wplątujesz innych w toksyczne relacje i przedmiotowo wykorzystujesz innych, jeśli masz kogoś takiego w swoim otoczeniu, no to zwróć na to uwagę. Bo czasem osoby robią to nie wiedząc o tym, można zwrócić na to uwagę. Pierwszy, drugi, trzeci, ale jeśli to się w kółko powtarza, no to możemy jasno założyć, jak, jak ktoś podchodzi do, do relacji z tobą. I tę relację można by było wtedy ukrócić. To jest pierwszy z dziewięciu sygnałów, że jesteś toksyczny, że masz obok siebie toksyczną osobę. Jak taką osobę rozpoznać? Bo o tym sobie dzisiaj mówimy. Ja nazywam się Leszek Cibor i jestem prowadzącym kanał Przeciętny Człowiek Cieszenie nieprzeciętnych Idei. A ty słuchasz i oglądasz podcast Dobra Zmiana. I najlepszy sposób w ogóle, żeby wspierać nasz podcast, to jest słuchanie go z playlisty, którą z reguły linkuję w opisie. No i. Korzystanie z naszego kursu i książki Pożegnaj prokrastynację, gdzie razem wspólnie możemy poradzić sobie z chronicznym odwlekaniem, z tym problemem psychologicznym. Już niemalże 7 tysięcy kursantów skorzystało, możesz skorzystać też ty, z czasowo obniżonych, bardzo atrakcyjnych cen na pakiety, które znajdują się w opisie. No to co? To idziemy do dziewiątego sygnału. A dziewiąty sygnał to jest ten, który mnie szalenie wkurzał u innych osób. Po prostu oni zawsze lepiej wiedzą, jak rozwiązywać Twoje problemy życiowe czy moje problemy życiowe. Czyli ja przychodzę i czasem po prostu potrzebuję pomówić, no, miałem w życiu ciężko, nie wiem, miałem ciężki dzień, ciężką rozmowę, ciężkiego klienta. Nie wiem. Dużo rzeczy może się przytrafić. Ciężką przeprawę z rodzicem, ciężką przeprawę z dzieckiem i tak dalej. I jak gdyby nigdy nic, ta osoba jak wujek, dobra rada, nieproszona, dobra rada oczywiście, zaczyna doradzać. Gorzej, bo zawsze, 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 zawsze wie lepiej, jak postąpić w, moim, w mojej sytuacji. I to, to sprawia, że ja czuję się mały. To sprawia, że ja czuję się upokorzony, jak dziecko we mgle. No, no, jak mogłem na to nie wpaść? Jak mogłem na to nie wpaść? I te osoby tak robią. Edukuję, edukują swoich biednych słuchaczy. Mądrzą się. Nikt tego nie lubi. Nikt nie lubi, jak ktoś się mądrzy w ich otoczeniu. A już w ogóle najlepsze są sytuacje, kiedy. Nie wiem, mam jakiś problem z wychowawczy, z dzieckiem, coś się dzieje. Jakaś sytuacja w przedszkolu, nie wiem, w szkole. A mój bezdzietny, znajomy czy znajoma wiedzą tysiąc razy lepiej, jak wychowywać nie swoje dziecko, jeszcze nie mając w ogóle dzieci, czyli nie mając nawet tej, tej perspektywy tego. I to są. <laughs> to są sytuacje naj, naj, najweselsze. Prowadząc jakąś działalność. Mówię, że mam jakieś trudności w tej działalności. Oczywiście, osoba, która nigdy tej działalności, nigdy jakiejkolwiek działalności nie prowadziła, zawsze będzie wiedziała lepiej. I ta toksyczność jest właśnie super kłopotliwa: bo nie dość, że porada jest z reguły no, z tyłu wyciągnięta, z dolnej części pleców. Jest nieproszona, jest trywialna, jest banalna, jest y, upokarzająco banalna. No to co można na to odpowiedzieć? No, no jeśli zaczynamy na to odpowiadać, to automatycznie wpadamy w jakiś konflikt. No a to też zdradza, co ta druga osoba, właśnie toksy, toksyczna, myśli o nas. Więc jeśli jesteś osobą, która zawsze próbuje rozwiązywać problemy innych, bo zwróć uwagę, że perspektywa toksycznej osoby jest troszeczkę inna, no nie? Bo perspektywa toksycznej osoby jest taka, że ja ci pomogę, to ja ci, to ja ci doradzę. To ja rozwiążę ten problem za ciebie. I, I toksyczna osoba często nie czuje, że jest to toksyczne, tylko zaczyna doradzać. Zaczyna rzucać jakimiś pomysłami. To może spróbuj tego, to może spróbuj tamtego. A ja słyszałem, czy słyszałem to i to. W kontekście wychowania dzieci, prowadzenia firmy, tysiąca innych rzeczy, prawda? No więc te osoby czasem mają przyzwoite intencje, ale, ale ich realizacja jest po prostu absolutnie fatalna, bo jest mega egocentryczna. To znaczy, tam, tam nigdy nie padnie pytanie od takiej osoby, a, a co byś potrzebował w takiej sytuacji? Jakby, jakie są twoje potrzeby? No bo skarżysz się, że tam nie wiem, z dzieckiem coś się dzieje. No ja bym ci powiedział, jakie są moje potrzeby. Jeśli ja się skarżę, że coś mi z dzieckiem tam nie idzie, no to moją potrzebą jest to, żeby sobie o tym pogadać. I tyle, i przytaknąć na ten temat, bo to są takie problemy, których tu i teraz na przykład nie jesteśmy w stanie rozwiązać, rozwikłać, znaleźć tylko jakieś zrozumienie, no. przytaknąć, pokiwać głową, no tak jest. I tyle. I autentycznie tyle. Tu, 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 tu nie ma większych porad. Tutaj zresztą osoby, które mają jakieś doświadczenia w trudnych sytuacjach, w relacjach, w związkach, wychowawczych i tak dalej, wiedzą, że nigdy nie ma łatwych odpowiedzi. Na no, 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 trudne, no, trudne scenariusze, na no, trudne sytuacje. No, no, ale nieproszone rady to jest oh, ciężar. Jeśli ty takie rady robisz, po prostu z automatu próbujesz rozwiązywać problemy innych, to być może jesteś odbierany jako osoba toksyczna, jako osoba, która się narzuca, która traktuje innych jak dzieci, naiwne dzieci, które nie pomyślą. A to może być absolutna nieprawda. Więc zwróć na to uwagę. I to była dziewiąta. Rzecz. No to teraz ósma. Ta rzecz też mnie wkurza, bo to już robią osoby z premedytacją, z takim ostrym ego i to zawsze mają rację. Zawsze czują, że mają rację. Zawsze, zawsze jakoś tak to wszystko wychodzi w kontekście dyskusji i relacji z takimi osobami. Że to ta osoba zawsze powie, a nie mówiłem, a nie mówiłem. To jest bardzo niemiłe, bardzo niegrzeczne, bardzo nieeleganckie, kiedy nawija się komuś makarona, na uszy, Ta toksyczna osoba i mówi, uważaj na to, takie banały, no nie? Uważaj, jak będziesz jechał. Uważaj, jak. <taki> takie, takie trywialne rzeczy. Uważaj, prawda, jak będziesz szedł z dzieckiem. Uważaj, jak będziesz. i coś się przytrafi. Z tego trywializmu ta osoba robi taki moment, o no właśnie, triumfu. Bo, bo tutaj ta toksyczność przejawia się nie w tym, że ktoś daje ci ostrzeżenia i że w danej sytuacji ma nawet rację. To nawet nie chodzi o to. Chodzi o to, że z reguły z czyjegoś nieszczęścia, czy z jakiejś sytuacji, która jest relatywnie przykra i nieprzyjemna, i często zupełnie losowa. Zupełnie przypadkowa, ta osoba robi sobie dobrze. Tym argumentem, brzydko mówiąc. Jeśli taka osoba chciałaby swoje racje artykułować, no to delikatniej. Ale toksyczne osoby nie są delikatne. I teraz mykta polega na tym, że posiadanie racji po fakcie jest raz super toksyczne, ale te osoby też lubią posiadać rację w innych sytuacjach. To znaczy, za każdym razem jest tak, że nawet w takich losowych, spokojnych sytuacjach, jaką niech to będzie niedzielny spacer z rodziną czy znajomymi. I ktoś, jeden ze znajomych, zaczyna nawijać na temat, na który się średnio zna, i nasza toksyczna osoba też się na ten temat powiedzmy średnio zna na tym temacie, może trochę nawet lepiej. I dostrzeże, że ta osoba się myli. I nie może sobie odpuścić. Nie może sobie odpuścić, to znaczy za każdym jednym razem podejmuje walkę. Czyli to jest ten taki, ten, taki drugi, drugi pryzmat tego yy, poczucia, że ma się rację i chce się mieć rację, niezależnie od sytuacji. Czyli pierwsze, że cieszymy się. Jest jakiś takie, takie, taki dziwny fetysz cieszenia się, że się miało rację, bo się ostrzegało i widzisz, a nie mówiłem. A drugi jest taki, że w sytuacjach zupełnie nieadekwatnych takie osoby podejmują konflikt. Konfrontację i to konfrontację taką, której nie odpuszczą. I będą toczyć takie, takie, takie bezsensowne argumentacje. Ja czasem do tego. Ja, ja przy wychowaniu dziecka nauczyłem się tego. Podręcznikach wychowawczych i w różnego rodzaju poradach była jedna taka bardzo mądra, żeby staczać te pojedynki, tylko te pojedynki, które uważam za istotne, a w większości kwestii po prostu odpuszczać. Bo jeśli będę za każdym jednym razem konfrontować się ze swoim dzieckiem w każdej jednej pierdołowatej sprawie, w której ja się uprę i dziecko się uprze, no to będzie ciągle iskrzyć, to, to, to będzie totalnie wymęczające dla obu. Więc ja zachowuję swoje siły tylko na te konflikty, na te tarcia, na to korygowanie pewnych zachowań mojego dziecka, w których uważam, że jest to istotne z różnych powodów. Etycznych, wychowawczych, jakichś tam bezpieczeństwa i tak dalej. Ale toczę tylko te pojedynki, które uważam za słuszne i to jest rewelacyjne podejście i to nie jest podejście to tych toksycznych osób. I to jest ta siódma rzecz i Masakra, Jeśli po prostu czujesz potrzebę, żeby za każdym razem potoczyć debatę, bo toksyczne osoby często nazywają to debatowaniem, po prostu, że to jest takie fajne, intelektualna zabawa, prawda? Taki. No ja, ludzie z reguły chcą odpocząć od, od takich rzeczy. No więc Ty też możesz sobie dać na wstrzymanie i angażować się w walki, które mają znaczenie jakiekolwiek, a nie w jakichś losowych sytuacjach. Natomiast takim szóstym sygnałem. który świadczy o tym, że możesz być toksyczny. Uwaga, uwaga, to nie będzie jakoś specjalnie, mm, specjalnie dziwne, ale często zmieniasz partnerów. No bo to jest taka, taka zasada, no nie? I, i, I mam takich znajomych akurat i miewałem też ich w przeszłości całkiem sporo, że za każdym jednym razem oni spotykali i natrafiali na swojej drodze na szalone dziewczyny, że szalone partnerki, wariatki albo, albo albo przemocowych dziadów. Jak to jest, że przez tyle lat na... ciągle trafiamy na te same problemy w związkach? I czy to jest problem właśnie osób, które przychodzą do tych związków z zewnątrz, że ciągle trafiam na tych same osoby, czy to jest problem właśnie kluczowy tej osoby, toksyczności tej osoby, która poprzez swoje zachowanie generuje te same scenariusze kryzysowe. I te same kryzysowe scenariusze odbijają się później echem w, w, w krytyce związków. I potem Idę z taką osobą, idziemy gdzieś na piwo, czy, czy, czy idziemy się gdzieś spotkać, i ja słucham po prostu jakiejś 44 opowieści o tym, jak prawda było źle. Z kolejną partnerką, czy tam partnerem. No i myślę sobie, czy, czy, czy mamy na pewno to jest wina tej partnerki, kolejnej z rzędu. No bo to straszny pech jest trafić na dokładnie tą samą kopię osoby w, w związku. Nawet biorąc pod uwagę różnego rodzaju teorie przywiązania, bo faktycznie w, w psychologii, w, w relacjach jest coś takiego, że my często ciągnie nas, pociąga nas do pewnego typu partnerów, którzy. W zależności od tego, jak byliśmy wychowywani, kopiują pewne schematy naszego ojca, naszej matki i tak dalej. I to jest fakt. I ci partnerzy mogą mieć pewne podobieństwa, ale nie ma czegoś takiego, że po prostu za każdym jednym razem trafiam na wariata czy wariatkę. To, to, to już naprawdę z tobą jest. To już... Za pierwszym razem ok, za drugim razem, kurde, no. Ale koincydencja, za trzecim razem nie, no to z tobą, z tobą to już jest nie tak. Jak trzeci raz po prostu wpadasz w to samo, w to samo sidła, w to samo bagno, to znaczy, że ty się, ty się nie uczysz, nie wyciągasz lekcji z czegoś. I jest ta, ta toksyczność powtarzalnej jakiejś sytuacji, jednej konkretnej, jakiegoś scenariusza w związku jest, no mogłaby być wyłuskana na przykład na terapii, której nie podejmujesz, no bo jesteś, jeśli... Ktoś jest ze sobą toksyczną. I to będzie piąta rzecz. Yy, piąta rzecz, którą, o którą będę mówił, to jest wypieranie tej toksyczności i, i takie takie niedopuszczanie do siebie samej w ogóle myśli tego, że to ze mną coś może być nie tak. Cały świat jest zły. To jest taka, taki, taka narcystyczna cecha osób toksycznych. Która nie tylko sprawia, że my mamy coś takiego, i to, to jest często wykorzystywane na przykład w pracy z osobami, które mają problem z poczuciem własnej wartości i tak dalej, gdzie próbuje się wizualizować czy próbuje się przeramować pewne elementy rzeczywistości na film. To znaczy, że to, co się dzieje przed Twoimi oczami, jest taki, jest taki sposób pracy. To jest niejako film i ty jesteś głównym bohaterem tego filmu i są postacie drugoplanowe i trzecioplanowe, jakby zupełnie nieistotne i, i tam w, w ogóle nie, nic nieznaczące postacie, które gdzieś w tym filmie niemalże się nie pojawiają, no ale postacią drugoplanową są na przykład twoi rodzice, jest twój partner i tak dalej, i tak dalej. No, i są takie metody pracy, gdzie po prostu odzyskuje się pewną sprawczość nad, nad taką rzeczywistością. I teraz osoba z takim wystrzelonym w kosmos ego, ona cały czas żyje w takim filmie, gdzie ona nie tylko jest głównym bohaterem, ale fabuła tego filmu jest tak nagięta, że wszystko, absolutnie każdy in interes kręci się wokół niej. I albo jest przeciwko niej. Czyli to taka. Magiczna sprawczość, prawda, że ktoś mi robi na złość, mimo że w ogóle nawet nie pomyślał o tym. I jest to element toksyczności, no nie? Że dwie osoby o czym się rozmawiają. Taka to, toksyczność w relacjach to tak, tak często wygląda. Że dwie osoby o czym się rozmawiają, umawiają się na coś i przychodzę ja, toksyczny, i słucham, aha, wy umówiliście się na to bo najwyraźniej rozmawialiście ze mną wcześniej. No tak, przecież to wszystko było, była moja inspiracja. Ja przyniosłem ten temat. To wszystko jest moja, moja, prawda, ta, ta pozytywna rzecz, która wyrosła z waszej niezależnej ode mnie dyskusji I, i tak była zależna ode mnie, bo ja tu jestem, bo ja gdzieś obok was byłem, prawda, jako ten główny bohater, główny sprawca absolutnie wszystkiego. To super, że mogłem was zainspirować i nie przypisuje sobie zasługi. To jest super dziwne, ale tak, są takie osoby. Nie dopuszczają do siebie faktu, że, że, że to, to jest toksyczne, przepisywanie sobie zasług, czy też obwinianie wszystkich innych o zło tego świata. To jest rzecz po prostu, która nigdy nie mieściła mi się w głowie do końca. To znaczy, ja nigdy nie potrafiłem zrozumieć takich osób do końca, co one przez to zyskują, że one przyjmują taką perspektywę bycia, bycia w samym sercu. Ale ostatecznie unikanie jakiejkolwiek odpowiedzialności, no bo to, to właśnie idzie zawsze w dwie takie strony, z hipokryzja po prostu czysta. No nie? Czyli wszystko, co dobre jest, jest moją zasługą, wszystko, co złe, no to, to, to ktoś się na mnie uwziął, świat się na mnie uwziął, złe, źli ludzie na mnie się uwzięli, o Jezu, biją. I to prowadzi nas do czwartej rzeczy. A to już jest taka niby duperela, ale powiem wam, tak często. I taki, taki toksyczny element, i to możecie nawet skomentować, jak często tego doświadczacie, bo każdy tego doświadcza No stop Toksyczna osoba musi wszystkich poprawiać. Mówiliśmy wcześniej o tym, że toksyczna osoba jakby wchodzi w różnego rodzaju konfrontacje w, nie, w nieodpowiednich momentach konflikty, nawet jeśli wie lepiej, to robi to w sposób niedelikatny, naruszający, że tak powiem, normalną interakcję społeczną. No po prostu pakuje się w konflikty. Ale czwarta rzecz. Niby drobnostka, zwróćcie uwagę, że ja, ja nawet tego doświadczam wielokrotnie w komentarzach na, na, na YouTube, że. Przejązyczę się, przejązyczę się, powiem coś niepoprawnie po polsku, powiem jakieś zdanie o strukturze superkwadratowej, ale to dlatego, że ja tych zdań nie piszę. Ja, ja po prostu mam parę notatek i, i sobie na ten temat opowiadam i rozwijam ten wątek. No i zdarzy mi się popełnić różnego rodzaju fopaczy, czy, czy innego rodzaju harakiri, czy zapuku prawda? Zdarza mi się. No i co? I przyjdzie taka osoba, i totalnie poza meritum, duch. Mówi się tak, a nie tak. Robi się tak, a nie tak. Nie dość, że to jest niegrzeczne. Ale takie drobne poprawianie po wszystkich pokazuje jeden szerszy problem. Problem z dosi, -samosi. No bo, po, po, poprawienie gramatyki jest, jest tym takim bardzo charakterystycznym. Gdzieś tam na Facebooku pisze się tak, i inaczej. Poprawienie innych to jest syndrom samości, to znaczy. Ja to zrobię lepiej. To jest takie myślenie ja to zrobię lepiej niż inni. Byłem w stanie to zrobić lepiej niż inni za każdym jednym razem. To jest naiwne, to jest głupie myślenie bardzo często i to jest strasznie aroganckie. Zakładanie, że ty w danej sytuacji byłbyś lepszy, merytorycznie, szlachetniejszy. Bystrzejszy. A jednak takie osoby z natury rzeczy mają dość takie wybujałe ego, do tego, żeby podskórnie tak, tak uważać. I to się przejawia w szerszym ten syndrom z osi przejawia się w szerszej sytuacji, kiedy taka osoba jest w, w projekcie i nie dopuszcza innych do robienia niektórych rzeczy, bo jest absolutnie święcie przekonana, że tylko ona jest w stanie zrobić. Niektóre rzeczy dobrze. No i teraz, okej. Okay. No, mo może napisać sporo osób w komentarzach. No ale przecież ja tak miałem, że prawda, jestem otoczony nieudacznikami. Więc żeby oszczędzić czas, muszę zrobić. Muszę zrobić coś samodzielnie. Tak, i to się zdarza w projektach, że jest osoba z bardzo wysokim doświadczeniem i otoczona osobami niedoświadczonymi. Ale to nie, raz to nie jest ich wina. Dwa. W taki sposób nie organizuje się dużych. Yy, dużych projektów, bo, bo no, wystarczy, że się pochorujesz, i, yy, i projekt ma poważny problem, i ten transfer wiedzy jest, jest niemalże zerowy. Ale właśnie ten transfer wiedzy też jest zerowy, dlatego że osoba toksyczna traktuje innych jak idiotów, wymagających poprawy, ciągłego korygowania, i tutaj jest cały widz pogrzebany wszystko źle. Nie? Jest wszystko źle. Ja mogłem yy, lepiej to zrobić, szybciej to zrobić, sprawniej to zrobić. Po co się za to zabierałeś? Yy, dlaczego to tak zrobiłeś? Zawsze się można do czegoś przyczepić. I zawsze można po kimś poprawiać. No i to jest ta czwarta rzecz i ona jest super toksyczna. Bo traktuje się innych jak idiotów. I jak traktuje się innych jak idiotów, to nie ma transferu wiedzy, i w miejscach pracy to jest super patowa sytuacja. Bez jedna przemądrzała osoba, która wie wszystko i, i może im mieć rację jak najbardziej, i może faktycznie wykonywać rzeczy najlepiej ze wszystkich, ale co z tego, jak w miejscu pracy, czy, czy w ogóle praca zespołowa, tak nie powinna wyglądać. Ale to prowadzi nas do trzeciej rzeczy: nie masz przyjaciół. Tak? Jeśli jesteś toksyczny w taki sposób, to z utrzymywaniem Twoich relacji z innymi jest coś nie tak. Co? No, Wspominam o tym wcześniej. To są wszystkie rzeczy, które. To jest cała galeria rzeczy, które sprawia, że innym nie jest przyjemnie z Tobą przebywać. Masz mało przyjaciół, czy w ogóle nie masz tych przyjaciół? A jak masz tych przyjaciół, to tylko takich, którzy są interesowni, są tylko z tobą, dlatego żeby wykorzystywać Twoje wpływy, Twoją wiedzę, Twoje możliwości, a nie z przyjemności przebywania z tobą. Bo osoba, którą opisuję od już siedmiu punktów, nie jest osobą przyjemną do przebywania. Jest osobą ciężką, jest osobą, która, która zawsze się z kimś zmaga, zawsze ma jakieś problemy, zawsze na coś kręci nosem. Zawsze mogłaby coś lepiej zrobić, zawsze pouczać się, zawsze cię, um, zawsze wie lepiej. Zawsze ma jakiegoś znajomego, który ma znajomego, który jej tam coś powiedział, czy jemu ja tam coś powiedział, do głowy nagadał, że rzeczy powinny wyglądać inaczej w twoim życiu niż wyglądają. Rozwiązuje za ciebie problemy, traktuje, umniejsza ci. To wszystko sprawia, że taka osoba nie ma uczciwych, szczerych przyjaciół, jest relatywnie osamotniona. To jest kłopot. Ale kłopot jest właśnie w tym, że to taka druga cecha, bardzo charakterystyczna dla osób toksycznych, to jest to, że strasznie dużo wymagają od innych. O ciebie niewiele. Od ciebie niewiele ten, ten narcyzm tutaj znowu się gdzieś pojawia, bo od ciebie. Wymaga się zbyt wiele, bo jest się prawda, głównym bohaterem swojej opowieści, bo jest się już prawda kompletnym, pięknie wyszlifowanym diamentem, niewymagającym pracy. Za to inni są beznadziejni. Próbujemy naprawić zachowania innych. Ciągle. Korygować. No bo zamiast odejść z jakiejś relacji, odejść z jakiegoś. Z jakiegoś związku, odsunąć jakąś relację, to krytyczna osoba będzie tą relację po prostu krytykowała. Będzie tą, tą drugą osobę tylko poprawiała, że ona tak robi, że ona się robi, a potem się spotyka z taką osobą i na powierzchni są jakieś uśmiechy i tak dalej, ale w kółko inni są pod wysoką krytyką i stawia się bardzo wysokie wymagania wobec innych i Żadnych wobec siebie. Super hipokryzja, częsta rzecz, bardzo toksyczna. I teraz zastanów się nad swoim zachowaniem. Być może jest to też taka zachęta do, do autorefleksji. Jakie ty masz oczekiwania wobec swojego partnera? Zadaję pytanie otwarte. Ja nie oskarżam ciebie, że jesteś toksyczny czy toksyczna, słuchając tego podcastu, ale, ale zróbmy sobie czasami taki rachunek sumienia. My sami. Jakie ja mam oczekiwania wobec mojej żony? Jakie ja mam oczekiwania wobec mojego męża? Jeśli to jest jakaś horrendalna, trudna lista, których oczywiście ten, że mąż czy ta żona nie spełnia, to raz, co ja robię w tym związku, to po pierwsze, a po drugie, czy moje, czy to nie jest toksyczne wykręcenie standardów, bo w drugą stronę, gdy się w sposób lustrzany zastanowimy, jakie rzeczy oczekuje ode mnie moja żona i tak dalej. W drugą stronę, jak się zastanowimy i okaże się, że ta lista jest dużo krótsza, to może powinniśmy popracować nad właśnie z obniżeniem tych standardów, z luzowaniem trochę, nie trzymaniem innych do jakiegoś nierealistycznego, nieosiągalnego standardu, który gdzieś sobie wybujaliśmy w głowie, bo takie rzeczy najczęściej. Ludzie z wysokim ego, z narcystycznym podejściem reprezentują i absolutnie szczerze zachęcam Cię do takiej refleksji, popatrzenia się na Twoje oczekiwania wobec swojego partnera. Bardzo ważne, bardzo przydatne ćwiczenie do zrobienia. Taka druga rzecz, druga rzecz, która yy, szalenie mi irytuje I, i, i jest bardzo charakterystyczna dla osób toksycznych. One ciągle mówią o sobie i, i sprowadzają wszystko do siebie. Każdą jedną dyskusję. Spotykasz się ze znajomym, czy znajomą. Cześć, co u ciebie? A nic, co u ciebie? A u mnie, u mnie to i cała nawijka, cała wielka litania, tysiące rzeczy. I teraz te dyskusje wyglądają z reguły tak, że osoba, która mówi tylko o sobie, czeka tylko na swoją kolej, żeby wypowiedzieć swój przykład, żeby się tylko swoim przykładem podzielić, w możliwie najbardziej imponujący sposób, ściągający całą uwagę, ale przede wszystkim ta osoba nie dość, że mówi tylko o sobie, to przede wszystkim nie słucha innych osób i nie odczytuje też metakomunikatów. Jest tu takie dwie. Kłopotliwe rzeczy, które gdzieś się tam pojawiają. I nie zliczę przypadków, ile, ile razy takie coś słyszałem, ile razy takie coś widziałem. To jest super toksyczne. Nie słuchanie innych, czy też udawanie, że się innych słucha, tylko po to, żeby przejść do swojego przykładu, żeby zabłyszczeć w towarzystwie, żeby, żeby wszystko się kręciło wokół mnie. To sprawia, że raz rośniesz na osobę toksyczną w towarzystwie. Dwa. Mało kto będzie chciał z tobą przebywać, bo mało kto lubi tak naprawdę słuchać twoich twoim pierdołowatym życiu. Mo może jest jakieś imponujące. Okej, okay, nie umniejszam. Mo może tak być. Przepraszam. Użyłem może zbyt daleko idących słów. Może, może twoje życie nie jest pierdołowate dla ciebie. No ale każdy ma tą perspektywę pierwszej osoby i pierwszego bohatera. Ale sztuką jest interesować się innymi ludźmi. Sztuką jest być właśnie aktywnym słuchającym. I osoby toksyczne nie potrafią tego zrobić. Nie potrafią przełamać i być aktywnym słuchającym, zainteresowanym drugą osobą. Tak, co się ciekawego stało, o to musiało być ciężko. I jak, jak zdrowie psychiczne. I, I czasem zadaję takie pytanie. Jakby spotykam się ze znajomymi, oni wiedzą, że prowadzę kanał na YouTube. Dużo, dużo zajmuje się psychologiem, dużo zajmuje się właśnie zdrowiem psychicznym, pracuje z ludźmi nad prokrastynacją i robię te kursy i tak dalej. I zdarza mi się po prostu zapytać, jak tam zdrówko psychiczne w takim razie, czy, czy nie ucierpiało pod, pod tym ciężarem, o którym opowiadasz teraz. No, nie? no i ta osoba poszerza wątki I, i poszerzamy swoją relację, bo ja się czegoś ciekawego dowiaduję o tej osobie. Skoro się czegoś ciekawego dowiaduje, no to możemy o czymś ciekawym w takim razie porozmawiać. No i tak to się kręci. No nie? Tak się przełamuje ten taki toksyczny, toksyczny sznyt, takiej taki głupiej, stereotypowej dyskusji, gdzie każdy ciągnie pod siebie ten dywanik. Dać przestrzeń drugiej osobie. Jeśli ta druga osoba będzie zainteresowana tobą, to się zapyta. Może tak być. No nie? Ale dać drugiej osobie przestrzeń. To jest sztuka. Ale toksyczną sztuką jest to, żeby w ogóle nigdy nie zdać sobie z tego sprawy i tylko ciągnąć pod siebie. A robi to naprawdę olbrzymia ilość osób. I taka pierwsza rzecz z toksyczności, ona jest krótka. Ten ostatni punkt jest krótki, ale on, on pokazuje brak skromności i takiego uziemienia. Przeraźliwie rzadko mówisz, przepraszam, myliłem się, poprawię się. Coś, coś złego narobiłem, okej, okay, rozumiem, dobra, naprawię to. Nie ma w ludziach toksycznych skromności. Nie ma w ludziach toksycznych skromności. Jest tylko odwracanie kota ogonem, szukanie wymówek, nie niebranie odpowiedzialności i, i taka Pełna nieomylność. I ta pełna nieomylność jest, 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 Ręce opadają. A znam takie osoby, które po prostu złością zareagują tylko na to, na zwrócenie uwagi. Agresją. Tylko tą, tą agresję będą odpychać. Zwróćcie uwagę, że my mamy w ogóle w społeczeństwie dużo takiej agresji związanej ze zwracaniem uwagi. Gdzie oczekujesz, że ktoś po prostu wycofie się i przeprosi. Na drodze, no nie? Jakieś jest, są te kanały na YouTube bandyta z kamerką czy jakieś inne, gdzie prawda, ludzie dorobią no, straszne rzeczy na drodze i niemalże nigdy nie ma sytuacji, w której kierowca by wysiadł i powiedział, no kurde, przepraszam, schrzaniłem, źle zajechałem, faktycznie moja wina. E, no trudno, odkręcamy temat. No nie ma takich, takich nagrań, albo te nagrania gdzieś znikają, one nie są takie, takie sensacyjne, może takie sytuacje zdarzają się natomiast osoby, które są zarozumiałe, które mają to ego wystrzelone w kosmos, one się mylą tak samo często jak, jak każdy inny. Tylko nie potrafią się do tego przyznać. Jeśli mówisz bardzo mało przepraszam, myliłem się, nie wycofujesz się, tylko reagujesz agresją na zwracanie ci uwagi, że, że oczekiwane jest w tej sytuacji, żebyś chociaż przeprosił, jak chodzisz, podnieś ten śmieć, który rzucił się w takich prozaicznych yy, sytuacjach, to losowych interakcji na ulicy. No, nawet w takich sytuacjach. No to My reagujemy z reguły, jako społeczeństwo reagujemy bardzo defensywnie, agresywnie. Wzrasta nas agresja. No bo co? Kto mnie będzie poprawiał? Oni mnie będą poprawiali, ja jestem najważniejszy. I To poczucie bycia najważniejszym jest tak męczące, tak przeraźliwie męczące. Dlatego dobrze jest wziąć tych 10 punktów, które, które dzisiaj powiedziałem, i zastanowić się, czy ja przypadkiem któregoś z tych punktów nie reprezentuję w jakimś tam aspekcie, w jakimś natężeniu, i mieć tą świadomość, że jest to toksyczne i jest to nieprzyjemne. I czasem lepiej powiedzieć, przepraszam, wycofać się dwa kroki, być nie tyle przesadnie miłym, ale uprzejmym. Niechamskim. Właśnie o to chodzi, żeby nie być przesadnie miłym, przymilać się ludziom. Ale w sytuacjach, które tego wymagają, być uprzejmym, a nie być chamskim, i zarozumiałem. I do tego Cię zachęcam. I mam nadzieję, że będziesz na tyle uprzejmy, żeby subskrybować kanał, bo z tego co statystyki pokazują, zaledwie 50% osób słuchających mój podcast subskrybuje kanał. To jest skandal, więc subskrybuj kanał, lajkuj filmy, oglądaj podcast, czy słuchaj podcastu. Z playlisty, którą linkuję w opisie. No i co, słyszymy się w kolejnym. Pozostań nieprzeciętny. Cześć.